sytuacji. Kolega będzie atakował, teraz podwójny lewy prosty. Zobaczcie, jak można w stosunkowo długim dystansie obronić się poprzez lewy sierp z odchyleniem. Popatrzcie. Żeby to dobrze wykonać, muszę zrobić dwie rzeczy. Zejście na bok. Teraz w momencie, kiedy on będzie atakował jeszcze raz lewym prostym, ja się odchylam i kontruję lewym sierpem z odchyleniem. Bardzo często, kiedy bijemy więcej niż jeden lewy prosty, ta prawa ręka zaczyna nam gdzieś tutaj uciekać. To jest ten moment, na który ja czekam. Lewy sierp z odchyleniem. Możemy się zastosować bardzo często stosowanej akcji. Lewy prosty plus prawy prosty. Zobaczcie sobie. Plusem tego jest, że w zasadzie nie ruszając się i niespecjalnie kombinując, mogę go dosyć boleśnie skarcić za to, że próbuje mnie pobić. Jak zauważyliście, wszystko ta nasza kontra przez lewy sierp z odchyleniem. To się dzieje blisko przeciwnika. W zasadzie nie za dużo chodzę, w zasadzie stoję głównie w miejscu. Chyba, że biję podwójnym lewym. Chyba, że przeciwnik bije podwójnym lewym prostym. Tutaj najważniejszą rzeczą jest timing. Jeśli się spóźnię, to za każdym razem dostanę. O ile przy lewym prostym, to pal 6. Praktycznie się nic nie stanie, odskoczy mi głowa i tyle. Jeśli to jest prawy prosty, to mogę się mocno oszukać. Na co muszę zwrócić uwagę? Bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy przeciwnik bije do ręka, muszę się odchylić. Zobaczcie, to jest do jego ręki, to jest ten dystans. Tak? Ja odchylam tułów po to, żeby go trafić. Ale rękę rozkładam możliwie najbardziej. Tak? Czy uderzy tą częścią, czy tą. Nie ma to znaczenia. Poluję na to, że on coś z tą ręką tu kombinuje, albo tak ją ma, albo tutaj. Tak? Ale jak się pomylę, to nie zdążę. Jak jeszcze się mogę pomylić? Mogę za bardzo się odchylić do tyłu. Więc przestrzelę, tak? Tutaj praca jest na milimetr. Zobaczcie sobie z drugiego ujęcia. Jeszcze raz mamy powolinę. O, tutaj. Widzicie? Jeszcze raz. Tutaj. Tak? Muszę być troszkę od niego szybszy. A mam mało czasu, bo ja muszę zareagować na jego technikę, inaczej to nie ma sensu. Inaczej on ma ręce przy głowie. Na pewno je będzie miał. Przy prawym prostym, jeśli się pomylę, to już jest kaplica. Może być źle. Ale jak odpowiednio szybciej zrobię coś takiego, tym barkiem tu wyjdę i tu go uderzę, powoli, hop, to go trafię. Widać? Jestem odchylony, ale go trafiam. I to trafiam go, on się akurat dobrze zasłania barkiem, bo gdyby się nie zasłaniał dobrze barkiem, tylko bił tak, to mam większe pole do popisu. Mogę tu uderzyć, tu lub tu, ok? Ale przy takiej wersji, prawidłowo jak się powinno bić, mogę go tylko w skroń trafić. Tak, w tą część głowy z drugiej strony, ok? Tu muszę być szybki. W najgorszym wypadku, jak on bije, to najwyżej się odchylę dalej i przestrzelę. Najwyżej mu zahaczę nos albo w ogóle nie trafię. Ale tu musimy o tym pamiętać. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Pach. Tu.
Ja go tylko i wyłącznie zahaczam kostkami. No chyba, że jest sporo niższy, no to mam przewagę, jest mi łatwiej trafić. Patrzę sobie z drugiej strony. Strefa moja, gdzie atakuję, to jest tutaj. Skroń. Policzek jest nieistotny, ale też można trafić. Tutaj nerw brzuchowy. W ucho, to jest przyjemne miejsce, jak trafimy. No i gdzieś tam w głowach. W tył głowy go nie trafię, no bo technika na to nie pozwala. Chyba, że miałbym sporo dłuższe ręce. Popatrzcie sobie. Powoli. Hop, tu. Jeszcze raz szybko.